Julie, Oskar i Tina są gotowi do rozpoczęcia wyzwania. Oskar chce pierwszy otworzyć sejf. Fu, wygląda na to, że tam jest coś paskudnego. Co to? O, to cebula! To obrzydliwe! Czy naprawdę muszę to zjeść? Dobra, niech będzie. Nie boję się głupiej cebuli. Chcesz spróbować, Tina? Nie zniosę tego więcej. Ale muszę, muszę! Dalej, Oskar, zostało jeszcze troszkę. Jesteś już w półfinale. I jeszcze jeden kawałek. Fuj, to jest takie paskudne. Ile jeszcze jest tych ohydnych cebul? Ja nie płaczę. To samo. Aj! Uff, myślę, że to wszystko. Ach, co? Jeszcze jedna? Nie ma mowy. Kolejna cebula nie zmieści się we mnie. O rany! Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Ojej. Myślę, że kolejna fala smrodu jest w drodze. O nie, nie potrzebujemy kolejnej fali. Musimy pilnie ratować sytuację. Trzymaj, zakleję cię, Oskar. Od razu lepiej. No to chyba teraz moja kolej, co? Zobaczmy, co ten sejf dla mnie przygotował. Wow, to tęczowy tort. Naprawdę? Uwielbiam tęczowe torty. Odsuńcie się. Zamierzam delektować się moim cudownym ciastem. Co znowu? Mam się podzielić? Może innym razem? Co za pyszna tęcza. Nie chcę się spieszyć z tym smakołykiem. Tina, na razie otwórz swój sejf. No okej, zobaczmy. Co to jest? Wygląda interesująco. Nie sądzę, żeby ten pyłek był czymś, co można zjeść. Zastanawiam się, do czego to służy. To takie fascynujące. Ojej, chce mi się spać. Chyba coś jest nie tak z tym pyłkiem. Oskar, co jest napisane na słoiczku? Senny pyłek. O nie. Co teraz zrobimy? Tina śpi twardo jak kamień. Zupełnie jak śpiąca królewna. Co ją obudzi? Wygląda na to, że Oskar ma pomysł. Fu, to obrzydliwe. Ale zadziałało. Tina znów ma się dobrze. Ej, a co znowu wymyśliliście? Chcecie zrobić jakiś żarcik, Julie? O nie, chyba się domyślam. Zaraz nasza piękna róża stanie się magiczna. Właśnie tak. W porządku, zaczynamy. Ej, Julie, wyglądasz dziś wspaniale. Zupełnie jak ten niesamowity kwiatek. To dla ciebie. Ojej, jaki piękny. Dziękuję, Oskar. To jest... Ej, no tak nie traktuje się przyjaciół. Z drugiej strony, kiedy chodzi o taki piękny, pyszny tort, to można. Słodkich snów, Julie. Smacznego. Nowe sejfy, juhu! Wygląda na to, że tym razem Tina chce być pierwsza. Powodzenia. Zobaczmy, co to za pyszności tutaj mamy. Ej, to cytryny. Nie możecie mi tego zrobić. Jak można jeść cytryny? Tak po prostu? Ze skórką? No dobra, chyba będę musiała. Pierwszy kęs, ale kwaśne. Przez ten kwas mam skurcze na twarzy. Ej, nie śmiejcie się ze mnie. Chciałabym zobaczyć, jak wy żujecie te cytryny. Oskar, otwórz lepiej swój sejf. Dobra, już otwieram. Co my tu mamy? To na pewno jest coś fajnego. Tylko nie mogę tego otworzyć. O, udało się. Dziękuję, dziękuję. No to co, dziewczyny, ten koktajl jest mój. I nie podzielę się nim. Jaki pyszny. Julie, otwieraj swój sejf. Ciekawe, co tam jest. Wow, wygląda jak jakieś pudełko z medalionem w środku. Jaka interesująca rzecz. Po co mi to? To nie pasuje do żadnej sukienki. O, w środku jest zegar. Może to stoper albo... to dziwne. Ej, co z wami?
Wow, wygląda na to, że ten magiczny zegarek może zatrzymać czas. Sorry, Oskar, ale teraz ja wypiję twój koktajl. Co za pyszności. To jest takie dobre. Ten zegarek jest cudowny. O, Tina, prawie o tobie zapomniałam. Julie postanowiła się naprawdę rozerwać. Najpierw wypiła koktajl Oskara, teraz robi psikusa biednej Tinie. Miała już wystarczająco pecha ze swoimi cytrynami. To już koniec? Nie? Co ty wyprawiasz? Ojej, wygląda na to, że Oskar przechodzi małą metamorfozę. Jak długo jesteś wizażystką, Julie? Ciekawe, co ona tam narysowała. Oskar, no teraz wyglądasz jak należy. Gdzie mój magiczny zegarek? Bum! Witajcie w rzeczywistości, kochani. Mam nadzieję, że spodobają wam się moje niespodzianki. Jesteście tacy zabawni. Taki makijaż naprawdę ci pasuje, Oskar. Powinieneś się tak pokazać w szkole. Co się stało? Co za... A, wyglądam jak klaun? To straszne. Jak mam to zetrzeć z buzi? No to co, gotowi na kolejne wyzwanie? Wygląda na to, że Julie wymyśliła wyliczankę. Oskar, ty otwierasz. A jednak nie. Jednak Julie otworzy pierwsza. Nie mogę się doczekać otwarcia sejfu. Wow, to przecież makaron Pringles. To na pewno jest takie pyszne. Muszę wziąć większą porcję. O tak. Ej, nie podglądajcie. Czy dama nie może sobie jeść w spokoju? Pyszka. Nie mogę się zatrzymać. Muszę zjeść wszystko do ostatniego makaroniku. Skończyłam. Gotowe. Kto następny? Dobra, moja kolej. Okej. Co to, sos tabasco? To chyba jakiś żart. Powinienem to zjeść? To przecież jest bardzo ostre. Dobra, nie dam się zastraszyć. Ta butelka sosu mnie nie przeraża. No to spróbujmy. O rany, to jest takie ostre. Co to za sos? Spalę się zaraz. Dobra, to ja otworzę swój sejf. Zobaczmy. Wow, jakie to piękne. Uwielbiam śnieg. Ta kula jest taka hipnotyzująca. Okej. Aj, jak zimno. O nie, Tina, powinnaś bardziej uważać. Ta kula ma jakieś magiczne właściwości. Ojej, właśnie o tym mówiłam. Tina zamieniła się w lód. Julie też. Oskar, jesteś ostatnią deską ratunku. Musisz uratować dziewczyny. Wygląda na to, że Oskarowi przyda się ostry sos tabasco. Zaraz zrobi się naprawdę gorąco. Uważajcie! Wow, Oskar, to naprawdę zadziałało. Ale wygląda na to, że Oskar troszkę przesadził z tym sosem. Julie, teraz twoja kolej na uratowanie przyjaciół. O, to ta róża. Ale po co ci ona? A, rozumiem. To był niesamowity pomysł, Julie. No z taką pracą zespołową nasi bohaterowie nie przepadną. Świetnie się spisaliście. Do zobaczenia. Mogę otworzyć? Fuj, kaktus. I co ja będę z nim robić? Muszę go polizać, najgorzej. A ja nic nie robię. Ja będę gryźć. Kto zacznie? Ty, Poli. Ja? Dobrze. Będę mieć nadzieję, że nie jest zbyt kłujący. Auć! Jednak jest kłujący. O nie, nie mogę. Wednesday, ale dlaczego ja? Bo tak. Mój biedny język już nigdy nie będzie taki jak kiedyś. Aj, fu, to boli. Moje biedactwo. Babcia ma pomysł. Zaraz opatrzę ci język za pomocą plasterków. I jak? Lepiej? Świetnie. Czy teraz moja kolej? Muszę coś wymyślić. Zanim zacznę go jeść, muszę oczyścić go z igieł. Kurcze, siedzą naprawdę mocno. Więc rozwiążemy ten problem w inny sposób. Podpalimy go.
Nie martwcie się, nie zostaniecie porażone prądem, chyba że jesteście kaktusem. Dobra, naciskam. Mogłabym na to patrzeć wiecznie. A oto i łysy kaktus. Taki dam radę ugryźć. To straszne! W smaku podobne do tego, co gotuje mama. Więc ujdzie. Zrobiłam to. Babciu, nie śpi! Co? Gdzie? Kto śpi? Ja nie śpię! Otwierać? Co? Czy to psie jedzenie? Czas na karty. Poli, nie oszukuj! Wednesday, trzymaj! Nic nie mam. A ja muszę to polizać. A ja spróbować! To straszne! Jestem człowiekiem, a nie psem! Babciu, ustępuję starszym, nie przysuwaj tego do mnie! Niech będzie. Spróbuję szybko i zapomnę. Oj, fu. Smakuje gorzej niż kocia karma. Przestańcie się śmiać z babci. Zobaczymy, jak Poli będzie to jadła. Bla, bla, bla. No i zjem. Oj, nie mogę, jak to śmierdzi. Babciu, może nie muszę. Musisz, musisz. Trzymaj łyżkę. Dziękuję. Myślisz, że tak będzie łatwiej? No, przynajmniej nie ubrudzę sobie rąk. Spróbuję. Smakuje całkiem nieźle. Czy ja dobrze słyszałam? Powiem nawet więcej. Bardzo mi smakuje. Teraz posmaruję karmą tosta i będzie o wiele lepszy. To jest pyszne. A do zapachu można przywyknąć. Babciu, możesz mi to robić codziennie na śniadanie? Kochaniutka, ale ja mam tylko karmę dla kotów. Wednesday, otwieraj klosz. Sprawdźmy, co to za kolorowa ohyda. Wednesday, jaka ohyda? To tęczowy tort. Sprawdźmy karty. Nic nie mam. No trudno. Mam to ugryźć. Najgorsza kara. A ja muszę polizać. Hurra! To lepsze niż nic. Dobra, ja pierwsza. Liczę każdy okruszek. Nie martw się o to, po prostu go obliżę. Cały dookoła. Poli, wystarczy. No już, już. Zostało tylko troszkę. Możesz ugryźć. Obśliniony kolorowy tort. Wiem, gdzie będzie dobrze się prezentował. Na przykład na twojej buzi. Wednesday, oszalałaś? Masz. Też spróbuj. Jak śmiesz. Poli, zaraz oberwiesz. Co za oślinienie tortu. A to masz bez powodu. Dziewczyny, przestańcie. Już mi słabo. Albo dobra, lecę na telewizor. Akurat na jedynce leci serial. Sprawdźmy. Poli, ty chcesz? No dobrze. Co za pyszności. Teraz czas na karty. Ugryź. Nic. To trochę smutne. A ja będę lizać. W sumie całkiem nieźle. W takim razie ja zacznę. Nie, bo ja. Zjesz wszystko i nie będę miała co lizać. A teraz mogę oblizać każdą warstwę. Bułkę polizałam. Teraz pomidor. Gotowe. Babciu, będziesz jadła? Fu, burger wygląda okropnie. Jest cały w twojej ślinie. Może jednak nie muszę tego próbować. Wednesday? Poli? Nie macie litości dla babci. Dobrze, ugryzę tylko trochę. Fu, co za paskudztwo. Nie, nie chcę tego. Co chcesz? Burgera? Zabieraj. A ja go zjem z przyjemnością. Jest pyszny. Dzięki, babciu, że się podzieliłaś. I co tu jest? O, mamusiu, czy to ośmiornica? Mam nadzieję, że nie jest żywa. Bierzcie karty, dziewczynki. Znowu nic nie mam. To straszne, mam to ugryźć. A ja muszę polizać. Co za pech. Babciu, zagrajmy w kamień, papier, nożyce, żeby wiedzieć, która zacznie. Dobrze. Oj, nożyce pną papier, więc ty pierwsza.
ona jest taka obrzydliwa i taka oślizgła. Jak mam ją polizać? Wygląda, jakby już była cała obśliniona. Okej. Zacznę od macki. Wygląda najmniej szkodliwie. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłam. Mój biedny język. Babciu, możesz gryźć. Co? Już? Nie jestem jeszcze gotowa. Dobra, najważniejsze to działać szybko. To straszne. To jest jak jakaś guma. Oj, zaatakowała mnie. Dziewczynki, pomocy. Zdejmijcie ze mnie tego morskiego potwora. Zaraz zdejmę. Babciu, wszystko w porządku? Co ci się stało z twoją twarzą? A co jest z moją twarzą? To wszystko przez Wednesday i tego morskiego dziwaka z przystawkami. Pielęgniarka chyba tu nie idzie. Nie widzę. W takim razie czas na coś pysznego do jedzenia. Co? Skąd masz te smakołyki? Nie poszłabym do szpitala bez nich. Ktoś idzie. Nie mam czasu. Włożę to w gips. No, no, Tina, potrzebujesz odpoczynku, a ciągle się kręcisz. Co tam chowasz? I czemu masz czekoladę na buzi? Pokaż. Tina, nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. Zabieram to wszystko. Czekaj, nie rób tego. Przynajmniej zostaw jednego z tych smakołyków. To straszne. Bingo. Chwila, schowałam coś w gipsie. O tak, pachnie wspaniale. Właśnie tego mi brakowało. Ale to wszystko, co mam. To problem, który trzeba rozwiązać i wiem, jak to zrobić. Wyślę wiadomość do mojego brata. O, ktoś do mnie napisał. To moja siostra ze szpitala. O rany, skończyły jej się słodycze, to straszne. Muszę jej natychmiast pomóc. Wezmę wszystkie moje ulubione smakołyki i lecę do szpitala. Powinno się udać. Spróbuję po prostu przejść. Ej, co się dzieje? Nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. No dobra. O, dzień dobry. Podsunęłaś mi genialny pomysł. Serio? Nawet jej nie sprawdza. Wpuściła ją. Dobra, czyli muszę zajść w ciążę. Ale ponieważ jestem chłopakiem, jedynym sposobem na ciążę są słodycze ukryte pod moją bluzą. Żeby wyglądać bardziej wiarygodnie, założę perukę. Będę blondynką. A teraz pomalujemy trochę usta. Świetnie. Muszę tylko włożyć plecak pod bluzę i lecimy do siostry. Gotowe. Mamy to. Wow, to już druga kobieta w ciąży w ciągu godziny. Mogę posłuchać twojego brzuszka? Nie, zaczynam rodzić. Muszę natychmiast iść do lekarza. Tylko nie na mojej zmianie, przechodź. Ciężko się biega z takim brzuchem. O, Tina, cześć. Przyszedłem się z tobą zobaczyć. Nie poznajesz mnie? Na pewno się znamy. Miałem świetny plan. Tina, to ja, twój brat Oskar. A teraz mnie poznajesz? Przyniosłem ci trochę smakołyków. Proszę. Jestem sąsiadką Tiny. Poczęstuj mnie, proszę. Ja też chcę trochę słodyczy. Co się z tobą dzieje, Julie? Ona też chce jakieś smakołyki. Oczywiście, że się z tobą podzielimy. Częstuj się. Możesz włożyć mi to do ust? To tu idzie ze smakołykami. Oddaj mi to. No dalej. Albo stąd zjeżdżaj. O matko, kto to? Co się stało? Potrącił mnie pociąg. O rany. Natychmiast zawieźcie go na operację. Jest taki młody, a już ma tyle problemów zdrowotnych. Żadnych słodyczy. Co za dzień. Co? To mój brat Oskar. Co mu się stało? Powiedzcie mi, czy on żyje. Przykro mi, ale jest w słodkiej śpiączce. Ale jak to? Słodka śpiączka? Nie mogliście wymyśleć czegoś ciekawszego? Tina, przyniosłem ci trochę smakołyków. To był żart, ale inaczej by mnie tu nie wpuścili. Zjedzmy to razem. Dajcie mi trochę. Jestem tutaj. To jest niesamowite. Zgadza się, braciszku. Łap to, Julie. Oj, przepraszam. Słodycze naprawdę uderzyły Julie do głowy.
Mam tego dosyć. Ile razy mam powtarzać? Nie wolno wchodzić ze słodyczami. Oddaj mi to. Jestem w tym świetna. Zabrałam im wszystkie smakołyki. Wracam do pracy. Uwielbiam mój strój pielęgniarki. Wyglądam w nim rewelacyjnie. No właśnie, ona jest pielęgniarką. W takim razie mam świetny plan, jak przemycić słodycze. Będę udawał pielęgniarza. Nie zapominajmy o groźnej minie. Przykro mi, kolego, ale tego nie wniesiesz. Kim jesteś? Nowy pielęgniarz? Na moje zastępstwo? No okej, ale mam cię na oku. W końcu poszła. A ja biorę to pudło smakołyków i idę do mojej siostry. Uwielbiam żelkowe robaczki, pyszka. To tu jest słodycze. Tina, znowu to robisz? Dlatego przyniosłem ci więcej smakołyków. Cześć, siostrzyczko. Braciszku, to naprawdę ty? Umieram z głodu. A ja? Nie zapominajcie o mnie. Oskar, zapomniałeś przywitać się z Julie. Cześć, Julie. Jemy tu sobie słodycze. Witam, kolego. Wiedziałam, że tacy jak ty nie mogą pracować w tym szpitalu. Wynoś się stąd. Nie chcę cię więcej widzieć. Głowa mi pęka. To okropne. Kurczę, znowu tu jest. Jak mam przemycić te smakołyki? No właśnie, to świetny powód, by spróbować swoich sił jako lekarz. Jeszcze nie wybrałem zawodu, więc powinienem sprawdzić się w roli lekarza. Biały fartuch nieźle na mnie leży. Przydadzą się też okulary, żeby wyglądać elegancko i identyfikator. Mamy to, idę. O, dzień dobry, doktorze. Potrzebuję pomocy. Głowa boli mnie jak nie wiem co. Proszę to sprawdzić. Aj, poproszę o tabletkę przeciwbólową. Rzeczywiście. Co? Chcesz tabletkę? W porządku, poszukajmy czegoś. Chociaż mam tu same smakołyki. Może to zadziała? Niech będą skittlesy. Proszę. Dziękuję, doktorze. Chyba się udało. Muszę stąd spadać. A dlaczego tabletka jest taka słodka i przypomina mi skittlesy? To naprawdę skittlesy. Ups, o, serio? Już wychodzę. Oj, głowa nadal mnie boli. Żadnych smakołyków. Czy ona śpi? Będę udawać emeryta, wtedy na pewno mnie przepuści. Dobrze wyglądam? W porządku, jedziemy. Kto tu jest? Czemu tak hałasujecie? Kim ty jesteś? Muszę cię sprawdzić pod kątem słodyczy. Widzę, że jesteś bardzo chory. Oczywiście, idź jak najszybciej do lekarza. Już na ciebie czeka. Dziękuję. A co to takiego? To tego dziadka? Stać! Mam tego dosyć! Macie tu słodycze? Odrzucili mi! Wynocha z mojego oddziału. Już jadę. Pomogę ci. O, ty możesz chodzić. Spadaj mi stąd. Mam dziś taki ciężki dzień. Co to za blask? Czy to od tego faceta? Witam, ślicznotko. Muszę odwiedzić moją siostrę. Jestem tu w trasie koncertowej. Wow, to takie fajne. Dziękuję za piosenkę. Co, ja? Zaśpiewać? Jestem zwykłą pielęgniarką. Co mam śpiewać? Po prostu spróbuj. W porządku. La, 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 la. To najlepsze, co słyszałem. Zasługujesz na róże. Muszę iść do siostry, okej? Pa! Ciao. Dobrze, zadzwoń do mnie. Bye, bye. Pa! Ten głupi gips tak mnie wkurza. A co to za klaun? Jestem świetnym artystą i twoim ulubionym bratem Oskarem. Po raz kolejny udało mi się przemycić dla ciebie smakołyki dzięki moim genialnym pomysłom. Fajnie, co? Spójrz na to, siostrzyczko. Come on! Częstuj się. Hurra! Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Zaczynam. A teraz zaśpiewamy mój najnowszy hit. Tina, zaczynaj. A teraz ty. Ty też, koleżanko. Niesamowicie. Cudownie, teraz wszyscy razem. O tak, o tak.
Przepuść mnie. Ile razy mam to powtarzać? Żadnych słodyczy. Nie widzisz tabliczek? Nie wolno. Muszę coś wymyślić i już mam pomysł. Będę udawał, że mam złamaną rękę, ale tak naprawdę w sztucznej ręce będą słodycze. To genialne, na pewno mnie nie przyłapie. O, moja ręka boli. Stój, powiedz mi szczerze, czy masz tam słodycze? Może tutaj? Oj, przepraszam, przechodź. Dziękuję. Oskar, co ci się stało? To boli, chyba złamałem rękę. Nie czuję palców. Oj, przepraszam, Julie. Czemu tu tak leżysz? Mam dla was niespodziankę. To był żart! Nic mi nie jest, tylko przemyciłem cukierki w gipsie. Tak, wiem, jestem geniuszem. Daj mi te cukierki! I nie! O tak, to niesamowite! W końcu ja dostałam coś słodkiego, super!